Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z gry Wiedźmin 3 i dodatek Serce z Kamienia. Jesteśmy w trakcie wykonywania głównej misji, jesteśmy w sypialni małżeńskiej, gdzie musimy po raz kolejny to wspomnienie ogarnąć. Ręcznik jest poplamiony krwią. Aha, czyli on tutaj pewnie zmywa krew z rąk. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce, a potem wytarł je w tamten ręcznik. Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? Cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. No dobra, idziemy teraz za nimi pewnie dokończyć portret. Czy albo się jeszcze tutaj rozejrzę, może coś znajdę ciekawego. Czy nie bardzo. O, co to jest? Koszula nocna. Dobra. Kolejne zatarte wspomnienie. No właśnie, czyli on tutaj sobie stoi, pozuje. Mamy kielich. Coś jeszcze mamy. Są świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Aha, czyli kielich i owoce koło niego tam leżały, dobra. Malowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. No tak, wybierz miejsce dla kielicha. Kielich z prawej. Tu? Nie? Kielich na środku? Może z tej strony. Dobra, winogrona i jabłka, ale to nadal zaraz. Coś nie tak. Jabłka po prawej, winogrona po lewej, dobra. Kompozycja... Jabłka po prawej. To idzie tu. Tak, wiedźmin, dobrze. I winogrona po lewej. Chyba pasuje. Wreszcie, wszystko jest tak jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie! Olgierdzie! Dobra, udaj się do pracowni Olgierda, ale najpierw musimy powalczyć chyba, co? Czy nie? Chyba nie, ale tutaj będzie walka. Na bank. No właśnie. Kurde! Dawaj, 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 dawaj. Ciekawe, ile ich tutaj będzie teraz. Dobra, to chyba ostatni. Tak jest.
Dobra, no to jesteśmy w pracowni. Pracownia mistrza von Everec tutaj zgłębiał arkana sztuki. Wow. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Okej, czyli szukamy kredy. Świece z pszczelego wosku. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Księga o paktowaniu z demonami. Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. Krew. Pewnie do praktyk magicznych. Kreda. Zimą dwór był naprawdę ponury. Dobra, teraz możemy dokończyć. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Aha, no to teraz gdzie te świeczki? Na wierzchołkach i okręgu. Może w ten sposób. Coś widać poknociłem. No jednak nie. Na okręgu? To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam. Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Naszą umowę. Przybądź! Przakrew! Ogień! Do mnie! Gaście pożar! Tego się nie spodziewało. Znajdź drogę ucieczki przed pożarem. Zamknięte. Znaleźć inne wyjście. Kurde, którędy? Tu zamknięte. Dobra, chyba się udało. Zaraza, w samym środku burzy się lżej. Muszę się schronić w środku. Ale grubo. Znajdź drogę do domu, okej. Dobra, udało się. Dobra, jesteśmy. Olgierd, Iris i jej ojciec. Dobra, co tu się dzieje? Ten pewnie pije. Osuszona do ostatniej kropli. Ten pije, ten coś tutaj ma na ręce, coś mu zwisa. Nóż. Po
pokryty krwią. To chyba tej zimy Olgierd darobił się blizn na ramionach. Dobra, poszukajmy czegoś jeszcze. Pewnie będzie zamknięte, tak jest. Kontrakt ślubny zawarty między Iris a Olgierdem. Dobra, czyli on pewnie ma ten kontrakt ślubny w ręce? To nie wystarczy. Wspomnienie jest nadal niepełne. No wiem. I on tutaj, no nóż? Wkłada se do buzi? No chyba nie to. No właśnie. Coś tutaj jeszcze. O, mamy kielich, tak? Kufel do piwa. Ale pita z niego wódkę. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Zrobione. Nadto stoi, że Iris należy się szacunek. Że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty... Ojcze... Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! Okej, to my sobie troszeczkę powalczymy z widmami. Tylko, że najpierw bym się może uleczył troszeczkę. Dobra. Smród. Czyli to jest ta jego straż? Czy co to ma być? Wtedy von Everec przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Dobra, tutaj chyba już wszystko. Co to jeszcze jest? Fajka. Ja nie wiem, czy ja w ogóle muszę to wszystko zbierać. Ale lepiej, żebym miał niż żebym nie miał. Okej, kolejne wspomnienie. Ale to zaraz. Czy popatrzmy, czy coś tutaj znajdę ciekawego. Tutaj są drzwi zamknięte. Dobra, to chyba tyle tutaj. Pamiętam, spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. No dobra, czyli kolejne wspomnienie. Mamy klucznika, który jest schowany. Ślady sierści. No to chyba tutaj jakieś zwierzę siedziało, co? Żadnych innych nakryć na stole. Zadrapania od kocich pazurów. Duża gliniana miska. Niewielka miska. Jak do zupy. To wszystko pewnie na stole musi wylądować. Taca. Dobra. Dawaj. No taca z jedzeniem. Coś nie tak. A nie, to tutaj będzie duża miska, bo tutaj pies, tak? To chyba twoja miska. Tak jest. Tutaj obok kota mała miska. Sam raz. I... Aha, i on tutaj. Aha, on niósł tą tacę z jedzeniem, dobra. Pasuje jak ulał. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie.
Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje... to i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everetz nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Dobra, co walka? Do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everetz. Daliśmy jakieś osiągnięcie? Otwórz wszystkie koszmary Iris w namalowanym świecie. No dobra. I tutaj największy lęk, tak? Aha, tutaj mamy coś napisane na kartce. Moja żono. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. Dobra, to chyba sobie teraz powalczymy. A ja myślałem, że będę z jednym walczył. O kurwa. No dobra. To walczymy. Jazda, Wiedźmin. God damn it. Ciężko. Ale dobra. Połowa życia. Kurde. No ładnie. Dobra, to jeszcze chyba, jeszcze dwóch, tak? Dobrze. Ajajaj, ależ dostało. Ależ. No dobra, powoli, ale dajemy radę.
Kurde. Dobrze, dawaj go. Dobrze. Dobra, kończymy to. Dawaj, chodź tu do mnie. Dobrze, dawaj go. No, końcówa już. Jest. Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Widziałem cię wcześniej. Ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni. Koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim i w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? Powiedz, co u mojego męża? No i tutaj właśnie ciekawe, co ja mam jej powiedzieć. Udaje szczęśliwego, ale taki nie jest. Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań.
i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Ech, ten Olgierd i tak zniszczył życie swojej żonie, no masakra. Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna. Że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja? Ja otwieram szeroko oczy. Rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. Nie chcę już cierpieć. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się. Jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Do zobaczenia. Iris von Everett, będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj.
No i dobra, udało nam się wykonać tą misję, tak więc teraz trzeba będzie wrócić do Olgierda i pokazać mu róże. Pewnie jeszcze Wiedźmin walnie jakąś przemowę Olgierdowi. Dobra. A co tu się dzieje? Czyżby nasz Wiedźmin był pijany? Może być. Może być. No dobra. Tak więc pijany Wiedźmin pójdzie do Olgierda, spotka się z człowiekiem Olgierda w alchemii, oddamy mu róże, ale to w następnym odcinku, ten odcinek dobiega już końca, a nie, to po prostu taka jakaś aura tutaj, taka aura tutaj działa nad tym miejscem. No nic, to było wszystko w tym odcinku, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, siemano!